Przede wszystkim jesteś jednym z najlepszych agentów ubezpieczeniowych na świecie. Prawda. Prawda? Potwierdzam. Prawda. Okej. Okay. Stare przysłowie mówi o tym, że jeżeli uważasz, że nie masz czasu, to sobie dołóż jakieś dodatkowe zajęcie. A, to tak, to Peter też to część się wspomina. Powoli przestaje działać. Ja chyba nie znam ani jednej osoby, która pracuje na wysokim poziomie i która nie miała jakichś trudności na swojej drodze. Mhm. Poszłam naprawdę z buta do jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, weszłam i zapytałam się, czy mogę znaleźć pracę. Okay. To jest po prostu... Witajcie, ja się nazywam Łukasz. Ja Piotrek. A ja Kasia. Nie wiem, czy miałam się przedstawiać, ale... Nie, oczywiście, że miałaś, Kasiu. Jakby to jest, dziękujemy Ci, bo to jest wyjątkowy moment, że dzisiaj tu z nami jesteś i możemy trochę porozmawiać o biznesie, o życiu i o dawce inspiracji, którą gdzieś czerpiemy od Ciebie za każdym razem, jak się widzimy, więc super, że możemy dzisiaj trochę z naszymi widzami. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Kasiu, ja może zacznijmy od tego, że ja jakby za każdym razem, jak zastanawiałem się nad tym, od czego możemy rozpocząć, to pomyślałem, że fajnym wejściem będzie, jak ja trochę wymienię jakby kilka stanowisk, rzeczy, które w życiu robisz, które miałem dziś okazję zaczerpnąć wcześniej, a Ty mi będziesz potwierdzać bądź nie, jeżeli się mylę, okej? Okay? Dobra, ja sobie przygotowałem taką specjalną karteczkę, okej, okay, lecimy. Dobra, Kasiu, przede wszystkim jesteś jednym z najlepszych agentów ubezpieczeniowych na świecie. Prawda. Prawda? Potwierdzam. Prawda. Okej. Okay. Dyrektor oddziału... Dyrektor agencji, super. Coś wyjątkowego dla mnie z perspektywy też jakby całego biznesu sprzedaży, to jest należysz do wyjątkowego grona Million Dollar Roundtable, tak? Tak. Które zrzesza sprzedawców, którzy sprzedają rocznie ponad milion dolarów. Dokładnie. Znaczy składek. Polis składek, tak? Tak, dokładnie. Powyżej miliona dolarów. Okej. Okay. Twórca kursów online szkoleniowych ze sprzedaży. Okej, okay, Polis. Dobra. Autorka książki Zostań doradcą, którą... Tutaj masz. Mamy, fajnie. Tak, na biurku. Szkoleniowiec, to już wspominałem. Przede wszystkim mama dwójki dzieci. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Dobra. No to ja wymieniłem, zapisałem sobie trochę tego. Ale się przygotowałeś, naprawdę jestem pod wrażeniem. I wiesz, Kasiu, jakby pierwsza sprawa, która tak... No, nie mogę z nią poczekać. Jak Ty dajesz radę? Jakby, wiesz, no tu jest naprawdę kilka solidnych pozycji. Wiesz, zawsze gdzieś tam imponuje nam Twoja organizacja czasu, to w jaki sposób jakby zarządzasz i swoją prywatną częścią życia i biznesem. Jakby, jak to jest możliwe? Skąd się bierze ta w Tobie jakby dyscyplina do tego, żeby realizować zadania na ścieżce zawodowej, prywatnej, przy tak dużej ilości rzeczy, które ogarniasz? Takie stare przysłowie mówi o tym, że jeżeli uważasz, że nie masz czasu, to sobie dołóż jakieś dodatkowe zajęcie. A, to tak, to Peter też to część się wspomina. Powoli przestaje działać. Okej. Okay. No ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę kluczem do realizacji tych wszystkich planów i celów jest odpowiednia organizacja czasu pracy. Okay. I od wielu lat tak steruję moją aktywnością zawodową, żeby ona pozwalała na to, żebym mogła poświęcić odpowiednią ilość czasu dla mojej rodziny, która jest dla mnie absolutnym priorytetem. Możesz mi wierzyć albo nie, ale ja jestem mamą, która spędza w domu więcej czasu niż statystyczna polska mama. Czyli jednak jestem, chociaż wydawałoby się to niemożliwe przy takiej ilości zadań, tak, to jednak ja jestem więcej, bo okay, organizacja czasu, jeżeli pracujesz na działalności gospodarczej, powoduje, że samemu możesz być w godzinach, kiedy jesteś najbardziej potrzebny w domu, a wykorzystywać ten czas, kiedy dzieci są w szkole, w przedszkolu, w zerówce już teraz, na aktywność zawodową. I też celowo tak pokierowałam moją działalnością w sprzedaży ubezpieczeń, żeby dotrzeć do klienta biznesowego, po to, żeby móc spotykać się z nim w godzinach przedpołudniowych, bo klient biznesowy to jest klient, który chcecie przyjąć w biurze, który po południu chce się zająć swoją rodziną, wrócić do domu. A mi też zależało na tym, żeby spotykać się z klientem do południa, a nie po południu, kiedy jestem dla rodziny. I powiem Ci, że powiem Wam, przepraszam Piotr, że to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa, bo praca agenta ubezpieczeniowego, który reprezentuję, wiąże się bardzo często z takim zarywaniem popołudni, bo często ludzie spotykają się jednak w domu.
A tutaj mi od samego początku zależało na tym, żeby gdzieś jednak spotykać się z klientami do południa i stąd ta praca z przedsiębiorcami. Ale jak pytasz o zarządzanie czasem, to rzeczywiście klucz to jest planowanie. Codziennie ustalam sobie w szczegółach to, co będę robić następnego dnia. To zawsze z wyprzedzeniem jednego dnia, czy nie. Planujesz długoterminowo? Planuję długoterminowo, czyli wyznaczam sobie cele, na przykład zawodowe, sprzedażowe w perspektywie roku czasu. Pierwszy styczeń to jest taki dzień, którym większość osób leczy ból głowy po sylwestrowej imprezie, ja też oczywiście imprezuję, ale to jest taki mój dzień magiczny, w którym otwieram kalendarz na nowy rok, w którym sobie zapisuję wszystkie cele, co chcę zrobić i od razu siadam do tego, żeby je rozdzielić na mniejsze partie i zacząć je realizować. Czyli 1 stycznia jakby planujesz sobie cały rok, a później jakby w pewien sposób aktualizujesz ten swój plan taki tygodniowy, dzienny? Absolutnie. I jakby idąc dalej, czy ty jakby bezwzględnie przestrzegasz tego planu? To znaczy on z tobą idzie przez cały rok, po prostu wiesz, jak jest 12 dzieciaki, to 12 są dzieciaki, czy zdarza ci się, wiesz, tymi zadaniami szafować i... Specyfika mojej pracy nie pozwala na to, żeby móc sobie zaplanować każdy dzień co do minuty, bo klienci mogą mieć różne plany, mogą odwołać spotkanie, mogą je przełożyć, w związku z tym ja też muszę być w pewnym sensie elastyczna, ale to zwolnienie się, że tak powiem, terminu w moim kalendarzu równoznaczne jest nie z tym, że ja uciekam na zakupy do centrum handlowego albo oglądam telewizor, tylko od razu wykonuję jakieś czynności, które na przykład wymagają pracy przy komputerze, czyli każdy ten moment wykorzystuje na pracę. No jadąc do biura na przykład, nie wiem, nie spędzam czasu w kuchni pijąc kawę, tylko po prostu się zabieram za dzwonienie. Ale jeszcze pytasz o tą obowiązkowość, to w tym roku w celach na 1 stycznia zapisanych miałam napisane, że muszę wreszcie napisać książkę. Druga pozycja to wywiad z nami, rozumiem. Tak, druga, to była druga. I naprawdę nie lubię pisać. Naprawdę zabieram się do tego, dlatego to zrobiłem, bo nie lubisz. Tak, ale myślę sobie, jak powiedziałam, jak sobie jest to napisane, to teraz nie mogę dać ciała. I 2 stycznia otworzyłam komputer i napisałam tytuł i zaczęłam pisać. To jest piękne. No, ja jestem mega obowiązkowa. No, to jest super. A to łamanie własnych barier, to jest niesamowite. Też wiem, chodzisz po górach. Turystycznie. Natomiast ja na przykład mam lęk wysokości i z uporem maniaka cały czas wybieram się w góry, żeby walczyć z tymi swoimi barierami. Natomiast książka też gdzieś jest tam na mojej bucket list, więc będę cię gonił. Będę cię pilnować i dopingować. tak, ale powiedz, bo mówisz o tym planie rocznym, a globalnie jakby skąd, wiesz, pomysł na to, gdzie jesteś teraz, wiesz, jak to się zaczęło, jaka jest twoja historia, wiesz, czy to było takie bardzo planowane? My z Łukaszem, wiesz, biznesowo spełniamy się, natomiast jakby ktoś nas spytał 10 lat temu, czy będziemy tutaj, to raczej nie było to jakimś takim, wiesz, misternie już tym planem, więc było trochę szczęścia. A jak to wyglądało u ciebie, wiesz, czy ta droga była kręta, dojścia do tego momentu, czy idziesz po prostu rok po roku, zadanie po zadaniu i realizujesz swoje cele, które sobie wyznaczyłaś, nie wiem, dekadę temu? Ja chyba nie znam ani jednej osoby, która pracuje na wysokim poziomie i która nie miała jakichś trudności na swojej drodze. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, albo jeżeli o tym nie mówi, to nie wiem, stwarza pozory takiego człowieka sukcesu, nie wiem. No ja się przyznaję do wielu, wielu porażek w życiu i bardzo trudnych momentów. I też to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam 10 lat temu, że będę tu gdzie jestem, bo nie wiem, czy znacie moją historię, nie wiem, czy mieliśmy okazję w ogóle kiedyś na ten temat rozmawiać, ale ja jestem analitykiem finansowym, ja pracowałam przy biurku, a potem pojawiło się moje pierwsze dziecko i stwierdziłam, że no, po pierwsze muszę znaleźć takie zajęcie, które pozwoli mi na to, żebym była więcej z dzieckiem. No nie mogę wracać o 18 do domu z pracy. Znam to. Kąpać. Ty możesz troszeczkę wcześniej wracać, ale szczególnie mając swoją własną firmę, możesz tym jakoś zarządzić, ale będąc, wiesz... Poniekąd. Ale będąc gdzieś pracując na umowę o pracę w jakichś ramach, no to musisz przestrzegać pewnych zasad, więc wracałam do domu, było kąpanie. I sen. I sobie myślę, kurde, przecież ja chciałam to dziecko mieć. Przecież ja chciałam być mamą i to było moim priorytetem, żeby to jednak to dziecko było
wychowywane przeze mnie, a nie przez obcą nianię. To jest świetne, bo wiesz, dużo osób, wiesz, nawet się nie zastanawia nad tym. W sensie ten tryb, o którym powiedziałaś, on jest tak naturalny właśnie, że rodzice wracają o tej 18, kąpiel, sen i ta młodość tego dziecka gdzieś tam przez palce przecieka, przemija. Nagle patrzysz, masz nastolatka i nic o nim nie wiesz, tak. Nie? Gdzieś to wszystko ucieka. Ale ty też jesteś takim tatą, nie? Na 300%. No, to jest mega fan, nie? Także wiesz, szkoda z tego rezygnować. Natomiast to jest wyzwanie samo w sobie, żeby to układać. Szczególnie, że wiesz, no, mówi się o tych priorytetach. Wiadomo, że rodzina jest pierwszym, ale tak naprawdę tych pierwszych priorytetów, jeżeli jesteś osobą ambitną, jest zawsze kilka, nie? I czasami to jest taka bardzo ryzykowna gra, nie? Tak, tak, tak. Ja zawsze mówię, że w życiu możesz mieć wszystko, tylko nie wszystko w jednym momencie. Piękne, piękne. I co było dalej, jakby, no? Wiesz, postanowiłaś gdzieś w sobie głęboko, że coś zmienisz, tak? Rozumiem, że była chęć zmiany. To było chęć jakiegoś... zmiany, tak, no wręcz jakby konieczność. I miałam też świadomość, że pracując na odpowiedzialnym stanowisku, moje wynagrodzenie nie jest adekwatne do wykonywanej pracy. Okay. I podjęłam decyzję, że muszę znaleźć coś takiego, co mi pozwoli mniej pracować, więcej zarabiać. Bang! To jest tak. No, plan był dobry. To jest nie, zdecydowanie, bo tej chęci zmiany wszystko się zaczyna, nie? To wiesz, tak. To jest mega istotne. No i zaczęłam przeglądać różne oferty pracy, znajdowałam podobne, które mogłam aplikować, ale one wiązały się z podwyżką rzędu 100-200 zł, 300, no i tak, nie, tak nic nie dawało. To, no mi, tak. To rozwiązanie mi nic nie dawało. I w drodze takiej analizy tego, co ja mogę robić, wiecie, ja też nie znam 6 języków, nie jestem jakaś mega utalentowana w żadnej dziedzinie. No i wszystkie drogi prowadziły do sprzedaży, że w sprzedaży są pieniądze, jeżeli się postarasz. I też zawsze miałam takie wewnętrzne poczucie, takie podskórne, że to jest fair, jeżeli twoje zarobki są uzależnione od twojej aktywności. Mhm. To mi się zawsze wydawało takie sprawiedliwe. W związku z tym, z racji tego, że byłam sama klientem jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, pomyślałam, że kurczę, no to jest fajne rozwiązanie i że fajnie by było, gdyby osoby z mojego otoczenia również mogły takie rozwiązanie zakupić. I poszłam naprawdę z buta do jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, weszłam i zapytałam się, czy mogę znaleźć pracę. Okay. To jest po prostu... To jest super. Wiesz, to jest dobra historia, bo dalej. To jest kozak. To jest start, z przytupem. Bo słuchajcie, no kto chciałby być agentem ubezpieczeniowym? No dramat jakiś, no Łukasz, wyobraź sobie. No nie wiem, wiesz, jakby... Ja tą branżę postrzegam jako również branżę wielkich możliwości, jakby z tego tytułu, że grono klientów jest bardzo szerokie, jakby, bo ty dzisiaj mówisz, że pracujesz dużo z biznesem, natomiast ubezpieczenia polisy, które sprzedajesz, które sprzedajecie, one często dotyczą, jakby rozumiem, zdrowia, oszczędności na przyszłość, jakby żebyśmy tego nie łączyli. To nie znaczy, że ty ubezpieczasz firmy, ty ubezpieczasz ludzi. Oczywiście, ludzi pracujących w firmach. Ludzi pracujących w firmach, ale wiesz, jakby początek tej historii tak trochę, jakby jak mówisz o tym wejściu, że weszłaś, jakby wiesz, zapytałaś. No i co, no jakby chcesz mi powiedzieć, że od tego się to był pierwszy dzień twojej pracy? Tak, tak było. Nowej historii? Tak, jeszcze mówisz, bo tak pytałam się, czy byś chciał, no bo my marzymy o tym, żeby nasze dzieci były lekarzami, wiesz, albo nie wiem tam, prawnikami. A kto marzy o tym, że kurde, żeby mój syn tam był agentem ubezpieczeniowym? No powiem ci, że ten zawód nie jest dobrze postrzegany. No w sensie, właśnie, no wiecie. Przeważnie agent to jest ktoś, kto coś tam stara się wcisnąć, nie? No. I chyba jeszcze Polska jest specyficznym rynkiem, takim trochę, nie wiem, zabetonowanym, jeżeli chodzi o takie usługi, nie? Każdy trochę sobie myśli, kurczę, chcą mi skubnąć trochę kasy, nie? Nic to tego prawda. Nie będę miał. Także to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, że znalazłeś tyle pozytywów w tym zawodzie, nie patrząc jakby na to, co mówi taki świat, wiesz, zwykłego Kowalskiego, nie? No zdecydowanie tak. Czasami się zastanawiam, czy to było tak, że ja więcej znalazłam pozytywów, czy tak naprawdę nie miałam innego pomysłu. A, no tak. Okej, ale to, co mówicie o branży ubezpieczeniowej, to jest prawda, no bo bariera wejścia do zawodu jest dramatycznie niska. Wystarczy zdać jakiś tam państwowy egzamin, być niekaranym i każdy może zostać agentem ubezpieczeniowym. No to... No, w Polsce to może być wyzwaniem, mimo wszystko. No tak, ale jakby wiele zawodów dzisiaj jest takich mocno brokerskich, jakby takich, gdzie stajemy się pewnym pośrednikiem, no bo można powiedzieć, że wiesz, no broker ubezpieczeniowy, tak jeżeli ja dobrze definiuję, jest to pewna osoba, która dysponuje portfelem produktów, które tworzy w tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe, tak? Jakby
Wiesz co, ja się z Tobą zgadzam, ale zwróć uwagę proszę na to, że na agentach ubezpieczeniowych ciąży duża odpowiedzialność. Więc co innego być brokerem i sprzedawać komuś, nie wiem, tam, no nie wiem, co tam można sprzedawać, tak. No to jakiś tam towar, który kosztuje X i który no, w najgorszym wypadku, nie wiem, gdzieś tam oddasz, sprzedasz dalej i tak dalej. Tak. A co innego jest namawiać klientów na produkty 20-30-letnie, gdzie oni płacą niemałe pieniądze, więc tutaj ja jestem za tym, żeby gdzieś te restrykcje były wyższe, żeby no, agenci zaczęli ponosić odpowiedzialność za to, co robią, a nie... Ale masz poczucie, że wciskają te oferty? Wiele jakby, jest osób takich, które bardzo wciskają te oferty, bo tak naprawdę zależy im tylko na tym, żeby szybko sprzedać klientowi, no tak. Coś tam im wcisnąć, tylko, że to jest świadomość klienta, jakby tego, że. Tak. Bo chyba świadomość Polaków na temat ubezpieczeń jest bardzo niska. My chyba jesteśmy. Poza Wami, oczywiście. My jesteśmy w końcówce tej statystyki, prawda? Jakby ilości osób ubezpieczonych, jeżeli chodzi o ubezpieczenie na życie. To jest taka beka w ogóle, że. Czy wiesz, produkt jest daleki z punktu widzenia, wiesz, takiego dnia dzisiejszego, nie? No przychodzi ci ktoś, mówi, słuchaj, kiedyś umrzesz, nie? I mówisz, no ja? Młody Bóg? Ja nie. Tak. Adres, więc wiesz, jeszcze trzeba na to kłaść kasę, nie? Więc mówisz, te pieniądze idą w błoto, nie? Tak, takie jest myślenie faktycznie. My jesteśmy skonstruowani tak, że lubimy mieć wszystko tu i teraz. I produkty ubezpieczeniowo-emerytalne, którymi ja się zajmuję, to są produkty, które są bardzo ważne, no bo tego nie podważymy, ale one są niepilne i wiecie, co to jest. Tak. Kurde, po świętach, po nowym roku, po wakacjach, nie teraz będę stała. No i ale czasami po prostu jest potem za późno. Ja nie chcę nikogo straszyć, bo też nie mam nigdy takiej retoryki na spotkaniach pod kątem właśnie straszenia, ale jednak tak to wygląda. No dobra, ale wiesz, jakby ja nie wiem, myślę, że jakąś część Polaków będę reprezentował, jak powiem, że bardzo często jest takie odczucie, że nie wiem, wykupujesz ubezpieczenie na wycieczkę turystyczną, wiesz co chodzi, jakby jedziesz gdzieś, kupujesz sobie tam za 100 zł ubezpieczenie, liczysz na to, że pokryją ci, nie wiem, stratę bagażu, tracisz ten bagaż, dzwonisz i okazuje się, że wycieczka nie obejmowała tego bagażu, policja nie obejmowała tego bagażu. I jakby takich sytuacji ja miałem pewnie w życiu kilkanaście, gdzie pewnie wynika oczywiście to z mojego niedbalstwa, że nie byłem w stanie się zapoznać, natomiast jak widziałem, wiesz, 10 stron ogólnych warunków ubezpieczenia, ktoś, jakiś agent mi gdzieś przedstawił to w taki sposób, że wszystko będzie, a później się okazywało, że nie ma nic, to jeżeli przychodzi do tego, że masz decydować na temat swojego życia, to naprawdę musisz zbudować pewnego rodzaju, no nie wiem, silną relację i ktoś musi przede wszystkim Tobie ufać w to, że jakby powierza Tobie w pewien sposób swoją przyszłość. No bo jednak mimo wszystko chyba na tym zaufaniu te relacje budujesz, no wiesz. Dokładnie, już to jest to, co powiedziałeś, kluczem jest do tego, że jakiś agent Ci coś tam powiedział. Tak, dokładnie. No to jest coś, z czym spotykamy się na co dzień w naszej branży, niestety, że ludzie nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny, za to, co wciskają klientom, bo im się wydaje, że są w branży na przykład tylko na chwilę, oni nie traktują pracy jako miejsca docelowego, tylko są tutaj na chwilę po to, żeby szybko skasować prowizję i potem sobie poszukać czegoś lepszego. No to jest takie myślenie, tak długo jak będziemy pozwalać na to, żeby takie osoby niekompetentne miały do czynienia z klientem, no tak długo będziemy mieli taką sytuację, a nie inną i potem znaczy ja bardzo wierzę w to, że jest grupa, ja sama znam wielu takich agentów ubezpieczeniowych, których mogłabym zarekomendować z czystym sercem, którzy ponoszą odpowiedzialność za to, co mówią klientami, którzy się szkolą, którzy dużo czytają, którzy zanim przygotują Ci rozwiązanie, to przeanalizują Twoją sytuację, więc to nie jest tak, że wszyscy w branży są źli, nie, ale jeżeli miałabym zaznaczyć, to są dwie takie wyraźne grupy. Ale tak dobrze, że płynnie przeszłaś do tych pozytywów, bo już chciałem powiedzieć, no właśnie, że po polsku w tej branży. Podarzekaliśmy ciężko, słaby produkt. To jest ciekawe, bo jakby myślę, że my jesteśmy też, wiesz, jakby klientami i jednak mimo wszystko, tak jak mówisz, skojarzenia są, znaczy z branżą jak z branżą, ale bardziej właśnie z jakością tych usług bardzo, bardzo zróżnicowane. Znaczy, wiesz co? Ja powiem szczerze i tu chyba mogę otwarcie się przyznać, że sam produkt mnie w żadnym stopniu nie przekonał, natomiast no, Kasi postawa i podejście już bardzo, więc uległem czarowi. I trochę chciałem o to zapytać, bo opowiedzieliśmy o tym, co jest po tej czarnej stronie mocy, a jak Ty realizujesz ten swój warsztat? Jakby jakie dla Ciebie wartości, tak? Jakie zasady, jakie reguły w sprzedaży stosujesz? No bo wiadomo, to jest taka gra, ktoś musi to kupić i powiedz mi, jak ten warsztat Twój wygląda.
Przede wszystkim, jeżeli na samym początku procesu sprzedaży założysz, że Twoim celem jest doradztwo, a nie sprzedaż, to w ogóle to determinuje potem całe zachowania Twoje w procesie sprzedaży. Inaczej postępujesz, inaczej rozmawiasz z klientem, kiedy widzisz na końcu tylko podpisanie. Chcesz pomóc, nie? W sensie... Jeżeli doradzasz, tak. Jeżeli chcesz, pracujesz w nurcie doradztwa, co ja bardzo serdecznie rekomenduję, to przychodzisz na spotkanie przede wszystkim po to, żeby się dowiedzieć, w jakiej sytuacji jest Twój klient i udzielić mu pomocy. To jeżeli to spotkanie zakończy się podpisaniem jakiejś polisy, to jest to oczywiście wartość dodana, ale jeżeli nie, to ja wychodzę z założenia, że to zawsze wróci, tak czy siak, czy w postaci rekomendacji, czy dobrego słowa, czy referencji, więc ja pracuję w takim duchu, że gdzieś tam ten klient jest zawsze najważniejszy, on jest na pierwszym miejscu i staram się po pierwsze nie dawać klientowi jak najwięcej przestrzeni. Czyli jeżeli miałabym nazwać jednym słowem jakby mój styl pracy, to jest dawanie przestrzeni klientowi. Po to, żeby on się nie czuł w żaden sposób przyciśnięty do tego, żeby podejmować jakieś decyzje, bo to są decyzje Super. Wieloletnie, to są decyzje drogie bardzo często, to jest spory wydatek i on musi być podejmowany świadomie. Bardzo często klientowi mówię, że nie, dzisiaj to nie jest moment, którym chciałbym, żebyśmy już finalizowali to spotkanie. Zastanów się nad tym, przeczytaj wszystkie dokumenty po to, żebyś mógł podjąć decyzję świadomie. Jesteśmy przy tym doradztwie. Ja chciałbym trochę przejść do tej roli szkoleniowca, którą pełnisz, szkolisz sporo osób, jakby przekazujesz tą wiedzę i inspirujesz ich do tego, żeby też osiągali kolejne levele w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Wiesz, jakby zastanawiam się, czy uważasz, że jakby zawód, który wykonujesz i rola, którą pełnisz w tym świecie ubezpieczeniowym, czy to jest dzisiaj miejsce dla młodych ludzi, którzy poszukują swojej drogi, którzy nie posiadają jeszcze takiego warsztatu kompetencji sprzedażowych. Wiesz, jakby słuchanie, o którym mówisz, jest kompetencją, którą zdaje mi się, że jakby osiągasz wraz z pewną jakąś dojrzałością i jakby zawodową, ale też prywatną. Jakby, wiesz, to naprawdę musisz stoczyć dosyć dużą dyskusję sam ze sobą, żeby przestawić się z mówcy na słuchacza. Tak. A to w sprzedaży i w ogóle w biznesie jest bardzo, bardzo potrzebne. My się tego uczymy chyba każdego dnia, cały czas. I stale nam nie wychodzi. Natomiast pytanie właśnie, wiesz, czy ty uważasz, że to jest zawód, który warto się zainteresować dzisiaj z poziomu jakby osoby, która myśli o wyborze swojej ścieżki zawodowej? Wiesz co, nie ukrywajmy, że w zawodzie, który wykonuję, wiek młody nie jest atutem. A, okej. Okay. Czyli, o Jezus, przepraszam, mam nadzieję, że nic nie stało z dźwiękiem. Więc osoby młode nie wzbudzają takiego zaufania, jeszcze zależy oczywiście, z jakim klientem pracują, więc tutaj pod tym kątem nie do końca, ale znam też wiele osób bardzo młodych, które super sobie radzą, ale odpowiadając na Twoje pytanie, to ja uważam, że to jest fantastyczne miejsce pracy i bardzo często mówię, że to jest najlepszy zawód na świecie, bo po pierwsze, słuchajcie, możecie sobie wyobrazić, ale ja mam takie poczucie misji, że ja robię coś bardzo dobrego. Super. Bo jeżeli cokolwiek się wydarzy moim klientom, to ja będę tą osobą, która przyniesie im pieniądze. A jak będą na jesieni wieku, będzie jesień wieku i będą... jesieni wieku? Chorba. Będą trochę starsi. No. Może to wytnijmy. Jesień średniowiecza. Dawaj, Kasia. Dawaj. A jesieni życia. Czekamy na finał. Dobra. Ja mam też takie poczucie, że w momencie, w którym te wieloletnie polisy, w których oszczędzają sobie pieniądze, będą się kończyły, to moje nazwisko będzie tam odmieniane przez wszystkie przypadki w takim kontekście wdzięczności za to, że jak jednak gdzieś tam po drodze namówiłam na to, żeby był kapitał. Sprawdzimy to. Tak. Właśnie. Może w końcu to ty zainicjujesz ten trend, że starsi Polacy będą gdzieś wyjeżdżali na emeryturze, a nie tylko siedzieli na kanapie i podróżowali do Lidla. Tak, mam taką nadzieję. No i wiecie, to może zabrzmi bardzo górnolotnie, ale ja mam się takie poczucie wewnętrzne, misji, żeby ten zawód właśnie był kojarzony z jakością, z wysokimi kompetencjami,
z pomocą klientowi. Wiecie, no, na przykład w Stanach Zjednoczonych zawód agenta ubezpieczeniowego jest postrzegany na równi z prawnikiem. Nie wiem, czy wiecie. W Polsce nie. Jest po prostu... Ja też czasami też tak widzę, a czym ty się zajmujesz? Mówię, ja jestem agentem ubezpieczeniowym, ja to mówię z dumą, bo... Tak. A tam co podróżało za furę ostatnio. Nie, ale tam, no, nie powiodło się w życiu. No, także... jest wiele jeszcze do zrobienia, ale wracając do tego pytania, tak, uważam, że to jest fantastyczne miejsce pracy, ponieważ daje nieograniczone możliwości finansowe, nieograniczone możliwości rozwoju, a przede wszystkim dla kobiet to jest możliwość połączenia aktywności swojej zawodowej z domową. Naprawdę to jest nie do przecenienia. Super. A powiedz, bo mówiliśmy o warsztacie, o tym, że kochasz ten zawód, to jest chyba źródło twoich sukcesów i tak jak Łukasz zaczął, no, trzeba porozmawiać o tym, co osiągasz w tym zawodzie i wiesz, no, dla mnie to jest fenomenalne, że jesteś w tak wąskim gronie specjalistów i no wiadomo, pewnie euforia za pierwszym razem. Powiedz, jakie uczucia to wywołuje w tobie za drugim, za trzecim razem, kiedy się dostajesz do tego zacnego grona MDRT? Wiesz co, rzeczywiście pierwszym razem to naprawdę muszę powiedzieć, że znaczy w ogóle jak zaczynałam pracę w zawodzie, to osoby, które tam realizowały MDRT, które widziałam gdzieś, nie wiem, w internecie, no bo przecież nawet na żywo takiej osoby nie widziałam, to mi się dla mnie to był kosmos kosmosów. Nawet w ogóle nigdy w życiu bym nie pomyślała, nigdy w życiu, że aż tak wysoko doskoczę. Ile ci to zajęło? Wiesz co, myślę, że teraz w międzyczasie jeszcze byłam na macierzyńskim, bo urodziłam drugie dziecko, ale tak można powiedzieć 4 lata. No to jest chyba petarda. No, to jest... To bańka na każdy rok. No, nie, to się tak inaczej liczy, to się liczy o wynik roczny. A, okej. Okay. To się liczy, to się liczy wynik roczny. No i pamiętam takie właśnie uczucia niesamowite. Pierwszy raz się realizuje taki wynik. To po prostu łzy wzruszenia. Ja to mam tak, że od razu mówię, Boże, i teraz już nikt nie jest w stanie jakby podważyć moich kompetencji, takie wiecie, no taka kwintesencja w ogóle wszystkiego. Tak, spełnienie. W ogóle śmieszna też historia. Pamiętam, jak już właśnie zdobyłam ten tytuł. 2 stycznia przychodzę do pracy. No i koleżanka tak do mnie, no i co teraz? Mówię, kurde, no właśnie, co ja mam teraz? Co teraz? No nie, no i to, no właśnie, teraz jak nie zrobię drugi raz, to znaczy, że co? Że właśnie, chyba to się, co roku się jakby... Tak, co roku się to odnawia, to już mam 3 razy, okay. W tym roku 4. Ale to jest tak. Chyba taka trochę już później presja, nie? To trochę jest. I z tej euforii, radości, kurczę, robi się z tego obowiązek, nie? No, trochę żeby tak, bo teraz... nie dać ciała. I... No teraz Tak. Ale ja wiesz, gdzieś wyczytałem, że samo stowarzyszenie istnieje od 1927 roku, więc to jest jakby kawał historii. Nie? To jest kawał historii i to jest stowarzyszenie międzynarodowe, czyli tutaj w nim uczestniczą... W Stanach jest założone? W Stanach Zjednoczonych, tak. I co roku jest organizowany w Stanach Zjednoczonych kongres tych wszystkich najlepszych doradców. Ja jeszcze tam ani razu nie dojechałam, także mam nadzieję, że... Najwyższa pora, kurczę, tak. Się pojawić. Tak. Super. A powiedz jeszcze, jakby wracając do tego momentu, w którym udało ci się dowieść ten wynik, nie wiem, czy on też znajdował się na tej liście gdzieś z tego 1 stycznia, czy to jest jakby... Wiesz co, to był dla mnie taki wynik, to był tak kosmiczny, że z drugiej strony, ja lubię sobie wyznaczać cele, z drugiej strony nie mogę sobie zrobić takiego celu, który będzie dla mnie ciążył na mnie jak... Wywierał presję ciągle, tak? Okej. Okay. No ja bym sobie na samym początku roku uznała, że jakby tak porównując, rok wcześniej zrobiłam 1/3 tego, co w następnym, więc jak nagle sobie zakładasz, że 300%, sobie 300% no to każdego można to zabić, nie? Więc nie przesadzajmy też w drugą stronę. Ale my też z Peterem właśnie ostatnio dużo rozmawiamy na temat tej presji, nie? Własnej. Własnych celów, nie? Tak. To jest ciekawe. Gdzie jest ten balans, nie? No. Tak, że zawsze w sensie, żeby nie przedobrzyć, nie? Bo no tą poprzeczkę zawsze możesz dać wyżej, nie? Pytanie, wiesz, gdzie jest ta granica, gdzie to jest jeszcze ambitne, realne, a gdzie zaczynacie to przytłaczać, nie? To jest no, bardzo cienka granica pomiędzy tymi dwoma obszarami. Tak, bo
Znam też osoby, które pracują w branży i na przykład nie radzą sobie, tylko dlatego, że same sobie narzuciły właśnie bardzo wysokie poziomy. A to jakby to nie było nigdy twoim celem, to jest jakby przy okazji. Nie, na samym początku nie było moim celem, no teraz to już to jest, no bo jak nie zrobię, to po prostu wstyd. To jest tak, na siłownię poszedłeś, zrobiłeś formę i teraz musisz ją utrzymać. Tak, i potem brzuch ci rośnie, no właśnie. Dobała, jakie żeby osiągnąłeś to. No właśnie coś tam wiesz o tym, nie? Dużo trenujesz, więc... No tak, to jest najgorsze zadanie, jakie w życiu sobie narzuciłem. Okay. Tak naprawdę. Nie, no ale jakby jeszcze jak jesteśmy przy tej presji, wiecie, bo jedno to jest to faktycznie, że można trochę się rozjechać z tym celem i wywrzeć na sobie taką presję, że jakby ona się udziela w każdym obszarze naszego życia, co powoduje, że nas ciągnie gdzieś tam w dół. Natomiast chyba wydaje mi się, że taka najwyższa kompetencja wskazuje na to, że ty jesteś w stanie ustawić sobie mierzalne, bardzo ambitne cele. Natomiast jakby chyba, wiecie, jakby ta droga jest najciekawsza. Jakby kiedyś miałem przyjemność czytać książkę tego założyciela Nike'a. Ja nie będę może tam spoilerował, ale jest pewien moment, w którym on mówi właśnie, dużo poświęca temu, jakby osiągając już spektakularny sukces, że tak naprawdę tam no, warto by zrobić dwa kroki w tył, żeby rozpocząć tę drogę od początku. Tak, czy ty miałaś tak jakby, wiesz, jak kolejne szczeble kariery osiągałaś, jakby te wyniki były przewyższały twoje oczekiwania. Jakby te pierwsze stycznia, te już się czepiam tej listy, ale wiesz, jakby skreślałaś po prostu i widziałaś, że lecisz ponad schemat? MDRT słabo. Szósty priorytet. Nie, wiecie, to jest tak, że właśnie wiesz, jakby cofasz się czasami, myślisz, kurczę, no jakby ekstra, natomiast jakby, że najbardziej pasjonujące było dojście do tego miejsca. To czy, prawda, oczywiście. Czy to cię tak męczy, że wiesz, nie, już... Nie, to było rzeczywiście, to było piękne, to wzruszenia niesamowite i emocje, no w ogóle nieporównywalne z niczym, absolutnie. Okay. I rzeczywiście, no teraz jest trudniej, utrzymać to jest trudniej niż się wspinać, taka jest prawda. Ale jeszcze wracając do tego, co ty powiedziałeś, że ta presja potem powoduje, że ma to impact na wszystkie nasze dziedziny życia. Dla mnie takim uziemnieniem jest moment, kiedy wracam do domu i tam już jest wszystko, tam kolacja, bajery i kładziemy się z dziećmi do łóżka. Ja mam jedno po jednej, drugie po drugiej i czytam książkę. Mhm. To jest takie, nogi po prostu dotykają wtedy ziemi. Mhm. W zasadzie twoje tam, okej, masz fajne tam różne rzeczy się dzieją w twoim życiu. Jasne. Nawet jak ich nie zrobisz, to trudno, bo tu jest taka baza, nie? Tu jest ten dom. Mhm. Powiedz, bo to jest bardzo ciekawy wątek, z którym ja mierzę się na co dzień. No. Jak to w głowie przepracowujesz? W sensie, wiesz, ta granica taka wejścia do domu, ona wiadomo jest fizyczna, bo tam wchodzisz, możesz odłożyć telefon, natomiast głowa dalej pracuje. Tak. Powiedz mi, jak z tym walczysz, żeby nie wiem, jestem nie strasznie kradć słaba. Czasu. Tak? Strasznie, to w ogóle słaby temat. Bo ja to było moje złote pytanie. Tak, to właśnie widzę, że po prostu chciałeś mi... Cały czas czekał i... Piotr, niestety mam z tym największy problem. Przetwarzam non-stop. Mam wrażenie czasami, że śpię i myślę. Naprawdę. Mhm. I bywają takie dni, że się budzę na przykład, nie wiem, drugi, trzeci i zapisuję sobie tam pomysły na przykład. No, to jest najsłabsze. Miałam taki ambitny plan, nawet się zapisałam i wpłaciłam składkę na kurs mindfulness od marca, ale COVID wszedł. No nie zrobiłam. Nie, no zostało odwołane, naprawdę, ale mam to na liście. Będzie okazja. Muszę to zrobić. Możemy cię prowadzić, Łukasz. Dobra, bosko. Kasiu, jakby słuchając ciebie i wiesz, jak opowiadasz o twojej karierze, o tym, jak wiele osiągnęłaś, ja też jakby jestem pełen podziwu, tak jak wspominałem na początku, tej multizadaniowości twojej. Powiedz, gdzieś tam przemknęły te fuck-upy, jakby te cięższe chwile na tej drodze zawodowej. Jakby to jest taki temat, który nas szczególnie jakby dotyka z tego tytułu, że spotykamy wielu ludzi, młodszych i starszych, którzy właśnie często mają to postrzeganie dotyczące jakby nieustannego pasma sukcesów. Tak, jakby wiesz, tak, jakby tak. Widzisz tam ten czubek góry lodowej, faktycznie, nie? Wiesz, jest sukces, wszyscy się cieszą, mówią, kurczę, ale petarda. Natomiast ta droga tam, wiesz, ta nie samotność, te wszystkie jakby rzeczy, które się wydarzyły po drodze, to jest coś, z czym zostajesz, nie? I wiesz o tym tylko ty. Jakby, jak ty to postrzegasz? Czy faktycznie czujesz, że tych lekcji w twoim jakby życiu zawodowym i prywatnym z tytułu tego, jaką drogę obrałaś, jest X i może gdybyś została dalej analitykiem finansowym na etacie, to byłoby inaczej, czy... To sukces nas niczego nie uczy, on jest przyjemny, ale, ale to tak naprawdę nie jest żadna lekcja, tylko porażka może z czegoś nauczyć, może być nauczycielem dobrym. Mhm. Jestem mega wdzięczna za najgorszy rok mój zawodowy, jaki przeszłam w branży ubezpieczeniowej, to był rok poprzedzający MDRT.
Byłam po prostu na totalnie samym dnie. Z wielu powodów już nie chcę zaczynać tej historii. Jak przeczytacie książkę, to tam może znajdziecie. Dogramy kolejny odcinek. Dobra, to miałam taką sytuację naprawdę bardzo trudną, gdzie właściwie rozważam odejście z branży. Z wielu powodów. Przepraszam, to jest niesamowite, jak możesz być blisko jakby osiągnięcia, wiesz, sukcesu czy spełnienia jakiegoś wyzwania i na samym końcu jest jakby najciężej. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Tak, no i rzeczywiście był taki moment, że było bardzo, bardzo trudno, ale jakoś udało się słowo zławę, nie, Piotr? Tak, bardzo. Bardzo, dobra. Ty to zrobiłeś. No, to jakoś koniec końców dobrze się skończyło, więc... To też jest tak, jak często agenci młodzi, którzy zaczynają, oni sobie wyobrażają, że te osoby, które sprzedają na wysokim poziomie, to że one mają... Wszyscy klienci się zgadzają. Tak. Często, no oczywiście, na pewno jest tak, że moje statystyki są wyższe niż, z racji doświadczenia, niż u osób początkujących, ale tak naprawdę bardzo często ten duży wolumen wiąże się z po prostu ilością dużą pracy. No próbka, nie? No właśnie, tylko statystyka. Zawsze jak rozmawiam, mówisz, że zrobiłem swoje, za tyle klientów wydzwoniłem. Tak, i z tego jest efekt, nie? Warsztat, warsztat, warsztat i jeszcze raz warsztat, nie? Dokładnie. Ilość wykonanych ruchów, pewnie. Kasiu, czy uważasz, że w drodze zawodowej takiej, czy na etacie, czy prowadząc własny biznes, czy prowadząc jakąś działalność, cokolwiek, co robisz, potrzebujesz mentora. Czy ty miałaś kogoś takiego, kto cię wspierał? Jest ktoś dla ciebie, wiesz, dzisiaj takim, wiesz, wzorem do naśladowania, czy też, nie wiem, może z kimś masz taką relację personalną, że też możesz na niego liczyć w cięższych chwilach, jakby, jak to u ciebie wyglądało i co o tym sądzisz? Wiesz co, ja myślę, że zawsze jest potrzebna osoba, która nam wyciągnie do nas dłoń w momencie takich, w takich trudniejszych momentach. Ja się od wielu lat szkolę pod kątem rozwoju osobistego. Uczestniczę w wielu szkoleniach, czytam książki. Także ja absolutnie sobie nie wyobrażam, że mogłabym być w tym miejscu zawodowym, w którym jestem, gdybym nie wykonała tej pracy intelektualnej gdzieś tam po drodze. To w ogóle, w ogóle nie ma o czym mówić. W branży również są osoby, które podglądam, które podziwiam. Są osoby, które pracują na tym poziomie, co ja, na przykład w innych towarzystwach ubezpieczeń. I to nie jest tak, że my postrzegamy siebie jako konkurencję, tylko my wszyscy się, nie wiem, mamy kontakt ze sobą, widujemy się tam, nie wiem, w mediach społecznościowych, wspieramy się nawet chociaż dobrym słowem, możemy do siebie zadzwonić, bo tak naprawdę nam wszystkim zależy na tym, że właśnie w tej branży panowały naprawdę wysokie standardy, więc to jest w interesie nas wszystkich. Renoma branży, no to tak jak mówiłam, to nie jest konkurencja, my nie wyhodujemy konkurencji dla siebie, tylko my tą dobrą nowinę, że za kolorowo coś za kolorowo, wiesz, jak to... Nie, super to jest postrzeganie, wiesz, ja nie jestem w stanie wszystkich ubezpieczyć w tym kraju, no. Nie wiadomo. Nie wiemy, jaki jest cel na przyszły rok, może tak. Pierwszego stycznia zadzwonimy i tam wszyscy. Ja ci zapiszę Polska. Polska, tak. Ptaszek. Fajnie. Znaczy, wiesz, no jakby ta konkurencja z samym sobą jest chyba najbardziej takim największym wyzwaniem, nie? No bo jeżeli tam faktycznie na tej liście pojawiają się takie bardzo ambitne zadania na ten rok, to potem bez względu na to, czy będzie ta mniejsza czy większa presja odczuwalna, no to na pewno ona jest, nie? Tak. Ale przecież też od wielu lat wychodzę z takiego założenia, że jak się bardzo się krępuje albo nie wiem, boję się czegoś zrobić, to znaczy, że ja muszę to zrobić. Trzeba to robić, dokładnie. Kurde, wtedy to jest największy musowo, stres, nie? Bariera, pewnie, to jest, tak, no, to jest dobre. Znaczy, że to jest wartościowe, nie? To tak, jest dobry, tak, to bo jest tylko dobry. Wtedy się rozwijasz, kiedy robisz, przekraczasz swoje jakieś tam granice, nie? No tak, a teraz to jest bardzo dobry temat, bo powiedz, tyle osiągnięć już na liście odhaczonych, zbliża się przełom roku, jakieś nowe pomysły, nowe wyzwania, czy tak. Może rok odpoczynku, nie, wyjazd nie. Na Bali? Gdzie nie można latać teraz. To łodzią. Coś tam znaleźć. Co, mam pomysł na 2021 i to mam wrażenie, że to będzie projekt mojego życia. Pod kątem, wow, to pod kątem dobrze trafiłem. Tak, no, ale co zapytałeś? Buza! Tak. Tak, to będzie projekt jednoczący wszystkich najlepszych agentów ubezpieczeniowych w Polsce.
Petarda. Celem jest właśnie zwiększenie świadomości na temat zalet korzystania z profesjonalnego doradztwa ubezpieczeniowego, ale też nie chciałabym zbyt dużo zdradzać. Wypatrujcie 2021, ja się już nie mogę doczekać, po prostu przebieram nogami. Pewnie, pewnie. Ale powiedz, to będzie kolejne zadanie na liście do tych, które są obecnie, czy... Tak, tak. Rozumiem. Okay. A jak jakby, wiesz, trochę kierowanie tego pomysłu jak powstaje, chciałbym jakby zapytać ciebie, czy jakby ty masz tak, że ten pomysł stanowi klucz, no bo wiesz, często bardzo jest tak, że jednak po pewnym czasie, w zależności od miejsca, w którym jesteś zawodowo, uzmysławiasz sobie, że ten pomysł, on jest super, nie? Natomiast każdy ma ten pomysł, tak? Jakby generalnie każdy ma bardzo dużo pomysłów i wiesz, właśnie, spotykamy wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy też mają pomysł, super, natomiast ten pomysł nigdy nie ujrzy światła dziennego, jakby, co więcej, on nigdy nie ujrzy fazy spróbowania, tak? Jakby tak, dotknięcia tego empirycznego. I wiesz, jak to jest z takimi pomysłami? Mówisz o możliwie największym projekcie swojego życia. Życzymy ci tego, żeby tak było. Teraz powiedziałam, to pójdzie. No, tak, teraz to pójdziesz. Teraz już będą pytania w komentarzach, będą, wiesz, o co chodzi, Kasia, bo to jest temat do zrobienia. No i teraz, wiesz, no fajnie, masz pomysł, super, cenię sobie. Natomiast czym twój pomysł się różni od innych pomysłów? Jakby, wiesz, jak istotna jest dla ciebie faza realizacji i działań? Czy ty już od razu myślisz i podejmujesz działanie, zaczynasz działać, tworzysz jakiś, wiesz, MVP, w sensie jakiś produkt wstępny, wiesz, coś się dzieje, czy może jakąś usługę, bo nie wiem, co będziesz robić, ale jakby, wiesz, od razu przychodzisz do tej fazy, czy czekasz, jakby ten pomysł się, wiesz, tobą, oswajasz się z nim, a właśnie potem... Właśnie ja muszę działać od razu, bo, wiesz co, wychodzę z takiego założenia, że ludzie właśnie, tak jak powiedziałeś, mają mnóstwo pomysłów, których nie realizują. No, to jest normalne. To jest normalne i wiesz, jeżeli póki nie spróbujesz, to się nie dowiesz. No. I też wiele książek biznesowych i rozwojowych mówi o tym, że po prostu zacznij, a potem, wiesz... A potem iść dalej. Potem będziesz modyfikować. Dokładnie. Nie? No i pamiętam właśnie, obudziłam się z takim pomysłem, że muszę zrobić to i to. I o 12 już dzwoniłaś, żeby już dopytać, czy jest szansa na spotkanie. Tak, tak. Ale myślisz, że to jest unikatowe? Że to jest Blue Ocean? Czy wchodzisz, myślę, powiedzmy, jest z najlepszą ofertą na rynku? Unikatowe. Bo coś to jest unikatowe. Mhm. Okay, no to wszyscy oglądają teraz, po prostu się zastanawiają, co ta Pilczukowa tam by była. Okay. Jest już nazwa? Podzieli się. Nie. Nie, bo jak powiem, to wszystko będzie nie mogę. Przepraszam, następnym razem. Ujrzymy na pewno twój projekt niebawem. Także wyczekujcie projektu Kasi. No, 2021. Petarda. No dobrze. Słuchajcie, to co? Zbliżamy się do końca. Kasiu, strasznie ci dziękujemy za to, że dzisiaj spędziłaś z nami trochę czasu. Mam nadzieję, że nie było tak źle. Nie, bo bardzo super. Trochę się bałam, ale... Ja jeszcze na koniec chciałem tylko zapytać, gdzie można kupić twoją książkę? Bo... Na stronie mojej internetowej. Okej, a jaka jest to strona? katarzynapilczuk.pl. Zaskakująca. Coś nietypowa. Nie spodziewałem się. Także słuchajcie, jakby tam znajdziecie książkę Kasi. Myślę, że ona trochę wprowadzi w to, bo nie mieliśmy okazji porozmawiać pewnie o wszystkim, co robisz, ale na pewno w książce wszyscy znajdą trochę więcej, także zapraszamy do tego. Ja przyznaję się, że jeszcze nie czytałem, ale dostałem ją dopiero wczoraj, więc pewnie przeczytam. I masz mój egzemplarz do tego. Podebrał. I co? I widzimy się niebawem. No, bardzo wam dziękuję. Życzymy realizacji projektu, bo wiadomo, że będziesz to robiła, natomiast sukces chyba jest za rogiem. Kurczę, mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. Bardzo dziękuję wam za wsparcie. Dziękujemy. Dzięki. Kasiu. Cześć, cześć. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.